Witam Was serdecznie. Jestem w indonezyjskim Muzeum Militariów. I tutaj zobaczcie, co znalazłem. Znalazłem sobie kołowce. Kołowiec wygląda tak, na własne oczy można sobie zobaczyć z kołowca. Są też z World of Tanks. Teraz nagrywam gimbalem. Jeszcze mi się gimbie wszystko z tym gimbalem. Taka maszynka. Ale nie wiem, to jest chyba z wojny japońskiej. Mi się wydaje, że to jest z wojny japońskiej. To jest indonezyjski znak. No, a tu co to mamy? M3L, tak? Mały czołczek. Indonezja nie produkowała czołgów. Tak bynajmniej mi się wydaje, to wszystko są albo od ruskich, albo od Japońców. Zobaczmy. Skąd oni to mają? Steward. Stewardik. Będzie chyba ładnie wyglądał ten kołowiec tam z tyłu, tak samo. Wiem natomiast, że prowadzili wojnę z Japończykami i parę wojen prowadzili z Japończykami. Dzisiaj jest fajna pogoda. Dzisiaj jest pogoda tyle dobra, że... Tyle dobra jest pogoda, że... Że pada prawie cały dzień. Dzisiaj jest 28 stopni. Czyli nie jest tak upalnie jak 35. Jest duszno, ale nie jest tak upalnie. Jest fajnie. Można powiedzieć. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś takiego małego żabika. Scout. I
z daleka skałcik wygląda, tak? Teraz zobaczymy jakieś większe. Jakieś amfibie. Bądź co bądź tutaj się poruszać się tutaj po tych terenach, to jest niestety, ale te tereny są tu bagniste. Ziemia jest gliniasta w sumie. Ale to jest z Rosji. To jest z Rosji. Rosja prawdopodobnie pomagała. A tu mamy czołg. Teraz zobaczymy, co to za czołg. Musicie wybaczyć, bo to jest pierwszy mój filmik robiony na gimbalu. Ja dopiero się go uczę, gimbala. Co i jak. Ale chyba już nie będzie się tak trząść. Rosyjski czołg. Drugi rok z korpusu Marini. A człowiek nie zna tego języka, to się nie zna, za dużo się nie kapnie. To jest takie wozy fajne. Ja sobie każdy chodzą. Tam jaki fajny swój wozik. Tutaj cały czas coś budują. Ja jestem tutaj drugi raz, bo poprzednio to straciłem wszystkie pliki z komputera. Jest jakiś helikopter. Ichni. Jest duże, ono jest... Jak tam patrzyłem na ten, to ono jest dosyć duże. To muzeum. No ładnie, ładnie jest, nie wiem jakby wyglądało, jakby było wykończone całe. Nagrywam na razie na zewnątrz, bo chcę zdążyć, bo to może zacząć zaraz padać deszcz. Proszę, samolociki, zobaczymy co to mają, co nazwa. Tam byli panowie policjanci, tylko nie wiem jakiej policji, bo tutaj tych różnych policji to jest tyle, że po prostu jeszcze gubię się. Znam policję miejską, znam policję drogową, ale każdy ma swój jakiś inny numer, mundur, że ciężko jest stwierdzić. No, tutaj taki samolocik. Zobaczmy skąd, co to jest. Kg. Takie fajne, nie? 263 kg, takie nic. Taki. Samolocik. No, te muzea są bardzo tanie tutaj. Nie wiem ile zadałem za wejście, może 5 zł. Może ktoś wie co to za samoloty, bo na samolotach to się kompletnie nie. Następne takie coś. Takie dosyć. Coś ładne, a ten żółty to co to jest?
zobaczymy w środku, tam w muzeum. W środku w muzeum to wam pokażę, jak pokażę wam tam. Nie wiem, dokładnie nie pamiętam, czy to można filmować, czy nie. On już taki nowocześniejszy. Zobaczmy, co to jest. Ameryka, ale to jest chyba Ameryka Południowa, mi się wydaje. Że on był zrobiony w Ameryce Południowej, tak mi się coś wydaje. Bo jaka Ameryka by tutaj robiła dla Indonezji? Że Ameryka się też przymierzała do Indonezji. Chciała im tam zagarnąć surowce mineralne. No, tutaj tak jest. Na zewnątrz. Widzicie tam? Taki wielki. A to jest całe gdzieś, to całe jest pod takimi wielkimi wieżowcami w centrum. Tam to tak słabo widać te wieżowce, bo chmury są nisko. No, obejdziemy to. Samolot obejdziemy. Tu wygląda jakiś transportowiec, chyba to jest, chyba coś. Ładne. Teraz przyjdziemy bliżej. Zobaczymy, co to jest. Transportowiec. Taka kotwica, albo może to jest ten do kotwica. No, kotwica to bardziej tak jakby ochrona, ochrona wód terytorialnych. Zobaczymy, co to, co tutaj mówi tablica. MK4 Twin Gas Turbine jednopłatowiec, tak? $1500 na godzinę. No, to taki, taki se. Jesteśmy pod nim. Ładnie widać. A tutaj co mamy? Huragan. Taki jakiś. Jakiś myśliwiec, tak? Zobaczmy, co to za myśliwiec jest, to mamy z boku. Takie coś na płatowce. No i flaga czerwono-biała, nie? Ameryka Serikat, musiałbym zobaczyć, co to jest. P-51 Mustang. Mustangi to jakie tutaj? Tam chłopaki sobie odpoczywają pod mostem. Witam was ponownie, znalazłem tutaj takie coś. Idziemy sobie tak z daleka. Zobaczymy, co to jest. Tam siedzą jakieś gostki w kabinie. To jest czysnowane kino. To cały czas jakieś samochody jeżdżą. Już kiedyś to zauważyłem. Tutaj jest stacja radarowa. To jest stacja radarowa. Widzicie, a tutaj takie wielkie budowle. Wszędzie w koło. O, tam już mamy jakiś odrzutowiec. Odrzutowiec, czołg. Po tej trawie oczywiście można chodzić. Trawa jest dosyć mokra, mocna, jest bardzo mocna trawa. Rzadko rośnie, ale dosyć mocna jest. No i tutaj mamy steward, czołóżek.
samolot, myśliwiec jakiś. A między nimi działo okrętowe. Fajnie jest, bo jest dosyć spokojnie. Takie rakiety mają. Że nie chodzi mi tego. A tutaj macie samochód do zamieszek policyjny. Takiego używa policja. Tutaj. No, bo bądź w Dżakarcie kiedyś były zamieszki. To ale nie wiem. Panzer M8. Coś takiego. Panzer M8. A to chyba na gumowe pociski jest ta armatka. Za mną to jest jedna z bardziej ruchliwych ulic tutaj. Działo okrętowe. Jest takie drzewka ogrodowe. No i fajnie to wygląda pomiędzy tymi palmami, tymi drzewkami. Te działa stoją. A mamy jeszcze. To jest otwarte, ale ludzie po prostu nie wiem dlaczego. Nie wiem, może Indonezyjczycy nie lubią tam takich odwiedzin, takich muzeów. To jest raczej zrobione. Pod zwiedzających. Zwiedzających jest coraz więcej. Coraz więcej widzę. Dzisiaj może nie widać tak, bo cały dzień prawie padało. Ja i tak się czekałem, żeby przyjść tutaj, zrobić ten materiał, bo po prostu mi się tamte filmy skasowałem w komputerze. Idziemy jeszcze na plac. Zobaczymy na plac. I pójdziemy tam do wewnątrz, pokażę wam ile tam mają broni różnorakiej. Dzisiaj jest tak przyjemnie się chodzi, że normalnie aż szałowo. A już chyba teraz nie będzie tak trzęsło. Tutaj dochodzimy do takiego bardziej współczesnego, jeżeli to można powiedzieć, nazwać współczesnym. Ale to już jest jakieś takie ładniejsze, nie? Takie ciekawe, jak to jest w produkcji. Kto to dał im taki ładny samolot? Kto miał w tym interes? Holandia, bo Holandia przecież tutaj nagabywała cały czas. Skyhawk. Gniewny jaszczur. Z USA. No to wiemy skąd to taki. Skąd dostali takiego samolota. Z USA dostali. To jest jak się nazywa to muzeum. Ode mnie z domu to jest 25 minut drogi dosłownie. Miałem działka 88, no to już ładne działa. Już 88 to już ładne działa.
pójdzie. Tutaj drugie działo. Tam są działka przeciwlotnicze, ale to są marynarki wojennej działa. Tam jest taki jakiś krążownik albo coś. To pod takimi okrąglakami wszystko się dzieje. Widok na panoramę. Dobra, idę do środka.